Pewnego dnia w spokojnej dzielnicy małego miasteczka pojawił się chłopiec imieniem Bob. Bob był niezwykle ciekawskim i samodzielnym dzieckiem. Bob był niezwykle ciekawskim i samodzielnym dzieckiem. Od najwcześniejszych lat życia Bob wykazywał zdolności do samodzielnego działania. Nie czekał aż ktoś mu coś powie jak zrobić, eksplorował świat wokół siebie. Próbując zrozumieć, jak to wszystko działa. Bob był typem dziecka, które zawsze miało własne pomysły. Gdy jego rówieśnicy bawili się w grupie, on preferował jednak samotne zabawy, tworząc zamek z klocków czy eksperymentując z różnymi zabawkami. Rodzice zauważyli to, że Bob posiada taki, taką cechę, więc postanowili wspierać go w rozwijaniu tej cechy. Jednym z pierwszych wyzwań, z jakim Bob postanowił się zmierzyć, było przygotowanie śniadania. Miał zaledwie pięć lat, a on już próbował samodzielnie smażyć jajka. Oczywiście pierwsze próby były pełne nieporozumień. Jajka czasami kończyły się na podłodze, a kuchnia przypominała pole bitwy. Niemniej jednak z upływem czasu Bob coraz lepiej radził sobie w kuchni z eksperymentami bo wiedział, że gdy coś sknocił, to wiedział, czego nie robić, aby tego znowu nie sknocić. Gdyby czegoś nie zepsuł, to by się nigdy nie nauczył. Z czasem jego zamiłowanie do samodzielnego działania przeniosło się na różne obszary życia. Bub zaczął projektować własne gry komputerowe, zakładać małe projekty naukowe w piwnicy, a nawet próbował naprawić stare radio po babci, które znalazł na strychu. Jego rodzice z uśmiechem patrzyli, jak ich syn rozwija swoje umiejętności i po cichu pomagali mu, ale przede wszystkim nie zakazywali niczego, co... Nie było jakieś niebezpieczne czy czymś czy coś w tym stylu. Gdy Bob dorósł, jego pasja do samodzielnego działania stała się podstawą jego kariery. Założył własną firmę programistyczną, gdzie mógł rozwijać swoje pomysły i na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Jego samodzielność była kluczem do sukcesu, a inni ludzie podziwiali go za zdolność podejmowania decyzji i nieustanne poszukiwanie nowych wyzwań. Historia Boba jest dowodem na to, że samodzielność może być drogą do spełnienia sukcesu. Nie zawsze musimy czekać na wskazówki od innych. Czasem własna intuicja i determinacja prowadzi nas do miejsc, o których wcześniej nawet nie marzyliśmy. Bob nauczył się, że może czasem warto przejść poza utarte ścieżki i pozwolić sobie na samodzielne odkrywanie świata. I w tym podcaście chciałem ci zapytać, Kim chciałbyś być? Czy tym Bobem, czy tym rodzicem? Daj znać, bo to bardzo ważne pytanie. Dzięki za wysłuchanie. Oczywiście Bob jest osobą zmyśloną. Może trochę podobną do mnie, ale tak naprawdę nigdy nie istniał. Dziękuję, pozdrawiam, hej.